Niebywała okazja, Mateusz Szmyt, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Ciebie bym się nie spodziewał spotkać na obozie sportowym, bo wiem, że duże problemy ze zdrowiem ostatnio przeżywałeś. Duże problemy, dalej są te problemy, ale no nic nie mogłem wytrzymać ze względu takiego, że moje serce, moje ciało, moja głowa brnie do tego, żeby cały czas trenować. No i nie mogłem przepuścić tak fajnego obozu, jak tutaj naprawdę był. Z Gorzowa do Jeleniej Góry i tu do Sosnówki kawałek drogi miałeś. Kawałek drogi, ale te kilometry to nie robią żadnej różnicy, jak poznaje się tak wspaniałych ludzi tutaj dookoła nas. Słuchaj, kibice mogą już nie pamiętać ciebie, ale powinni kojarzyć chociażby z dwóch nokautów. Dwa razy znokautowałeś Radka Paczuskiego podczas zawodów jeszcze amatorskich, tak? Jeszcze amatorskich, tak. Były takie dwie sytuacje, ale... Fajne przeżycie z Radkiem Paczuszkiem stoczyć teraz, patrząc jak walczy w KSW. Fajnie, jak każdy się rozwija. Oczywiście z Glebą, oczywiście naszym Patrykiem Tokaczewskim też fajne boje toczyliśmy w życiu. Teraz oni wszyscy walczą, cały czas się ładują tą... energię, tak? Tą energią, całą, tą aurą waleczną. Jest to naprawdę no, niezmiernie miłe, jak się z kimś walczyło w ringu, a teraz patrzy się na nich, że zdobywają naprawdę... Szczyty, tak? Szczyty. Ty wrócisz jeszcze w ogóle? Jak twój stan zdrowia w tej chwili pozwala ci na to, żeby myśleć o tym, że na przykład za krótką chwilę będziesz gotowy do powrotu? Mój stan zdrowia, tak jak mówiłem, jestem w trakcie rehabilitacji, jestem w trakcie powrotu do żywych, że tak powiem. Jestem też po wypadku samochodowym z dawniejszych lat, ale postaram się poskładać i wrócić na ring, ponieważ jeszcze mam 30 lat i chciałbym jeszcze co niejednemu utrzeć nosa. Słuchaj, utrzeć nosa, bo widziałem ciebie ostatnio, próbowałeś chyba zaatakować Denisa Załęckiego podczas gali Cloud i tam cię wypatrzyłem, gdzieś widziałem na trybunach. Nie, to był akurat przypadek, po prostu byłem akurat z tej samej strony, co Denis Załęcki akurat walczył. No i nie byłem w stanie nie wysłowić się co do tej walki, bo jak można uciekać z ringu, robiąc się takiego wojownika. No, prawdziwi wojownicy walczą do końca, zostają w tym ringu choćby nie wiem co. Chciałbyś zawalczyć ewentualnie gdzieś kiedyś w przyszłości? Właśnie Denis Załęcki, może jakiś inny zawodnik, z którym Radek Paczuski też pewnie chętnie by przyjął dzisiaj walkę. Zobaczymy. Żeby się zrewanżować. Zobaczymy, co życie pokaże. Ja z chęcią na pewno wezmę rękawice, założę je, czy to z jednym, czy to z drugim. Czyli ogólnie, co życie nam pokaże, oczywiście sobie powalczę. Jak już w ogóle w tej chwili zacząłeś delikatnie treningi, jak to wygląda? Na razie wzmacniam partie mięśniowe, głębokich mięśni i jeśli chodzi o trenowanie boksu, MMA, no jeszcze potrzebuję na to odrobinę czasu. Słuchaj, to w takim razie co? Życzę ci powrotu do zdrowia, życzę spełnienia marzeń i może któregoś z Freak Fighterów pokarasz tą prawą ręką, którą masz straszną, bo te nokauty twoje naprawdę robią wrażenie. Jak ktoś nie widział, to polecam obejrzeć. Co, Mateusz? Myślę, że jeszcze ta ręka nie jednego skaże. Jeśli życie mi pozwoli jeszcze wrócić na ring, to na pewno. Słuchaj, trzymam kciuki, żeby zdrowie wróciło, żebyś wrócił na ring, żeby wszystko się dobrze ułożyło i miło cię było tutaj spotkać. I ciebie również. Dziękuję bardzo.